Witam Was wszystkich, moi drodzy, serdecznie. Z tej strony Joken, przed Wami 26 odcinek z Euro Truck Simulatora 2 z serii Zaczynamy od zera do milionera. No, poprzedni odcinek niestety był kompletnym niefartem, ale moi drodzy, musiałem go siłą rzeczy wrzucić, bo obiecałem, że robimy tutaj wszystko na Waszych oczach. Jeśli coś się zmienia, jakiś kurs gdzieś tam zacząłem, jeszcze dużo rzeczy zacząłem, technicznych przed odcinkiem, to wiadomo, że trzeba to wrzucić. Czemu mnie wywalało tego Eurotrucka przy trasie na West Balkans? Przypuszczam, że jednego moda miałem. Nie mam oczywiście pewności stuprocentowej, ale wydaje mi się, że miałem jednego moda, który z promocem miał łączyć to West Balkans. Zresztą zobaczmy sobie może na mapie świata. Tego moda w każdym razie wywaliłem. Musiałem siłą rzeczy się do Poznania przetransportować. No mój błąd, że jakiegoś save'u tutaj nie miałem. O, teraz jest chyba ok. Tutaj jak widzicie trochę jest ukryte, bo to jest jakby wina akurat promoca. Do tej Banialuki jechaliśmy. No szkoda, że nam nie wyszło. Szkoda, że nam nie wyszło. Dotąd mamy odkryte. No nic nie zrobimy, widzowie. Nie ma co tutaj płakać nad rozlanym mlekiem, ale widzę, że tutaj fragment do Grecji jest dostępny. Czyli tu się wiele jakby nie zmieniło. Po usunięciu tego moda jakby nie widzę wielkiej różnicy, bo przy promocie tutaj ta część niestety też była dosyć taka, bym powiedział, łysa na tym West Balkans. Dobra, nie ma co tam, moi drodzy, za dużo gdybać, trzeba iść dalej, nie jest to od nas zależne, przyjrzyjmy się tradycyjnie, nic tu dzisiaj w dzisiejszym odcinku nie zrobimy, bo jakby siłą rzeczy będę starał się nadrobić, natomiast wątpię, abyśmy nawet przy totalnym kursie tutaj wbili level. Widzę, że troszkę nam procent chyba eksploracji mapy spadł, jak dobrze pamiętam, bo było powyżej 7%, ale nie wiem, z czego to wynika. Może z wywalenia tego moda, czyli tak jakby ten mod dawał więcej dróg. Nie wiem, to już nie będę się zastanawiał, nie będę gdybał. Cel mój jest taki, żeby któregoś z ADR-ów tutaj odblokować, bo ta dostawa na czas. Ja nie chcę na razie robić takich pilnych dostaw, że mam na styk, bo chcę sobie spokojnie jechać i spokojnie też mieć kursy. Dzisiaj oczywiście tym Iveco pojedziemy, moi drodzy, jak najbardziej tak. Mówię, nie jest ono, zresztą ma swój urok jakiś, No i właśnie, tutaj, żeby nam te panie jeszcze trochę awansowały, to bym się nie pogniewał. Dobrze, niech tak na razie zostanie. Tutaj dajmy o wysokiej wartości panu. Też o wysokiej, tutaj jest o wysokiej. Tu ma pan delikatny, nie wiem, czemu on jeszcze nie awansował. Nie wiem, dobra, mniejsza o to. Nie będziemy tutaj za dużo gdybać. Słuchajcie, jedziemy własną ciężarówką i tak nie mamy zbyt dużego pola manewru. Przez tą całą akcję troszkę się wkopałem, bo tutaj jak widzicie brałem ten kredyt po raz kolejny 463 tysiące. Chciałem go spłacić w tamtym odcinku, ale przez to, co się wydarzyło, nie dało rady. Pożyczać nic nie chcę. Nie mam takiego nawet zamiaru. Mamy 3 tysiące i oby teraz pracownicy zarabiali i żeby było na plusie. Właśnie, to jak widzicie, cały czas jakieś tam długi przekroczono, nie przekroczono, ale to sobie odhaczymy, żeby nam tutaj nie przeszkadzało. Także nie ma co, trzeba się brać za zlecenie. I teraz tak, mamy opcję wzięcia zlecenia z Poznania, bo ja się troszeczkę boję, że tego naszego Iveco, wręcz jestem pewien, moi drodzy, nie wiem, czy my to tutaj możemy zarządzanie ciężarówkami sprawdzić, ale nie widać. Średni zysk. Trudno, słuchajcie, żebym miał na plusie, jak karę zapłaciłem. Bo niestety 50 koła jestem w plecy przez winę Eurotrucka, bo to przecież nie moja wina, że zlecenia nie dokończyłem. Jak widzieliście w odcinku, bardzo chciałem. Tu mamy jakieś zlecenie na podwójnej naczepie. Hiszpania. Przy czym wiecie, jaki jest problem. Ja się boję, że tutaj do tej Barcelony moglibyśmy się nie transportować. Zresztą fajnie by było, jakby to zlecenie było o 10 km dłuższe. Tutaj są słoiki ze Szwecji. Wszystko spoczko, widzowie. Wszystko by było spoczko, ale ja bym chciał teraz tak. Cena według dystansu może. Cena według dystansu. Fajnie by było troszeczkę podbić kasę. Nawet bym wziął to ze Szwecji, tylko wiecie, z czym jest problem, widzowie, że
O, 1200, wszystko spoko, czy ja mogę się do Sztokholmu przenieść? Czy ja się mogę przez szybką. A, tu właśnie mamy. O, widzowie, czekajcie. To jest mały problem. To ja zlecenia na razie nie mogę brać. Muszę tutaj skorzystać z parkingu i się przespać. Czekajcie, musimy się przespać, bo to jest jakby podstawa. Zobaczcie, mamy totalne zmęczenie i. A! Aha, można tak, dobra. Także może się prześpijmy już. O, ktoś tam awansował. Zobaczmy, ile pracownicy nam zarobili. No nie, 12 tysięcy, serio? Na minusie? Nie stać mnie, żeby ktoś. No dobra, chociaż na minusie, ale chociaż awansował. Dobre i to. Zobaczymy, słuchajcie, czy będziemy na plusie, czy będziemy na minusie. O, 50 tysięcy, ale ładnie Umberto zarobił. Pięknie. Też awansował. No to jak moi drodzy, tak to się. To jest jakby pocieszające, nie? To, co nie wyszło w poprzednim odcinku, jest pocieszające, bo mamy na plusie. Dobrze, słuchajcie. Będzie pytanie podstawowe, czy ja mogę zrobić szybką podróż. W co wątpię, bo kupowałem Grata, chyba że zamienimy sobie ciężarówkę, widzowie. Niby mogę. Dobra, widzowie, mogę szybką podróż. Okej. Czyli nie, to Iveco nie jest aż tak uszkodzone. No to dobrze, że kupiłem Iveco. Słuchajcie, tu mamy trasę w Hiszpanii, z Barcelony gdzieś tam, do Akurtana, nie wiem jak to się czyta. Mamy tutaj, bo jest delikatny ładunek i tylko właściwie tyle, ale to jest pieniądze 300 tysięcy. Więc no te 300 tysięcy myślę, żeby nam się przydało i nie widzę innej kwoty na podobną, znaczy innego zlecenia na podobną, więc bierzemy ze Sztokholmu ustaw GPS, już miałem, ale chciałem jeszcze raz sprawdzić, moi drodzy. Czyli jeśli można szybką podróż, to lecimy. Bo to jest zawsze ryzyko przy kupowaniu tych ciężarówek, słuchajcie, używanych, że możecie nie zrobić szybkiej podróży, a z kolei sama naprawa jest na tyle droga, że masakra. No ale dobra, no. Sygnał GPS. System gotowy do pracy. Mam nadzieję, że to nie jest problem w tym Iveco, nie? Ile mamy do. Z okazji skanie odkryliśmy 40 km do. Słuchajcie, mamy 40 km do celu, ale to, żeby ten odcinek też nie był taki długi, ja tak sobie pomyślałem, widzowie. Przygotuj się do skrętu w prawo. Że my będziemy się na samych kursach skupiali, ten przejazd, te 40 km sobie spauzujemy, żeby nie było to aż takie długie. Także widzimy się, jak podjadę po towar, dobra? Tak zrobimy, moi drodzy. No dobra, moi drodzy, dojeżdżam. W międzyczasie, słuchajcie, mi tam chyba z 2000 z konta było, prawie 3, bo oczywiście Helga mi po raz kolejny minusa zapewniła. Następnym razem. Także niedobrze, niedobrze. Ale słuchajcie, no jak widzicie, plan jest taki, że fajnie jest mieć nawet ciężarówkę, która no. Jedź bezpiecznie. Jest, nazwijmy to, gratem, ale mieć jednak swoją, prawda? I za to zlecenie dostać o te 50 czy nawet 70 tysięcy więcej niż na szybkim zleceniu. Oczywiście, że tak. Więc mi też chodziło o to, żeby było troszeczkę, wiadomo, że urozmaicenia. Chociaż powiem wam szczerze, to Iveco jest tak stare, że aż mi się podoba. W sensie podoba mi się jego taka prostota, że. Do roboty. Może łatwiej mi będzie wam wytłumaczyć, jak byłem dzieciakiem, no to mniej więcej takie ciężarówki to w większości jeździły. Bo teraz to wszystkie, wiecie, ciężarówki takie nowoczesne, a to jest taki klasyk. I przez to zaczyna mi się te Iveco w jakiś tam sposób podobać, mimo że moje pierwsze przecież wrażenie nie było zbyt w nim pozytywne. Dobra, jedziemy, słuchajcie, z podwójną przyczepą przegubową. Skrętu w prawo. Skręć w prawo.
mamy 1200 km, czyli powyżej 1100, więc na premię się jakąś tam załapiemy, aczkolwiek czy przy takim dystansie byśmy dostali dużo expa, nie jestem do końca, widzowie, przekonany, czy dostaniemy dużo expa, raczej nie. Że dzisiaj na pewno nie wbijemy nowego levelu, ale poniekąd dzisiaj to my straty z poprzedniego odcinka tak naprawdę nadrabiamy. Mam, powiem szczerze, chciałbym spłacić ten jeden kredyt po to, że jak będę chciał kupić jakąś ciężarówkę, to wtedy się weźmie kredyt i się go spłaci znowu. Żeby mieć za darmo, a nie płacić rat. A tu niestety przez te całe machnią... Zjedź z ronda. Co mam wam, widzowie, powiedzieć? Przez te całe machnią związane z Eurotrackiem, niezależne ode mnie... Jedź prosto. Gdzie za mam pomysł? Teraz już trochę po ptokach, bo już zlecenie wzięliśmy. Odycy. To będzie rezerwowy save. I mam nadzieję, że na tym save'ie mi się teraz będzie zapisywało. A jak nie, no to mam... No nie wiem, chcę spróbować po prostu takiego rezerwowego save'a. Gdyby miało coś się wydarzyć przykrego, niezwiązanego ze mną. Jedź prosto, a następnie skręć w prawo. Bo w tym momencie... Oj. W tym momencie, widzowie, wiecie, też nagrywam do was odcinek i też nie wiem, czy on do końca dobiegnie, nie? No po wczorajszym mam troszeczkę taki... Delikatnie mówiąc, strach, taką niepewność. Tak. Bardzo bym chciał. Wiecie, no mimo, że straciłem te 50 koła, chyba czy 60 było kary, plus tam wiadomo opłaty. Czuję satysfakcję i tak z tego, bo jest jakiś tam, wiecie, jakiś... O proszę, jest taka motywacja, że to nie jest takie zbyt łatwe, nie? Bo faktycznie w tej... O, zobaczcie, co chwilę nam poziomy osiągają kierowcy, jak miło. Bo faktycznie w tej serii idzie to trochę mozolniej i trudniej, no ale to tak jak mówiłem, jeśli chodzi o levelowanie, ale to, tak jak mówiłem, no ja jestem tutaj pewien, jest to związane oczywiście z tym, że nie levelowałem na początku tak mocno tego długodystansowca, a robiłem ładunek o wysokiej wartości i przez to między innymi levelowanie szło wolniej. No jedź tą karawaną. A mój Veko jedzie w miarę spoko. Mówię, ma swój urok, że to jest taki starość, jest taki klasyk w środku praktycznie elektroniki. Tutaj widzowie za dużo nie ma. Że ma to swoje uroki, nie? Aha, bo ja się zapominam, że ja jadę z taką podwójną tą. Uważać, żeby w coś nie przydzwonić. Czwarta, szósta, aha, czwartej się budziliśmy, jest szósta, no to na razie nie myślimy o spaniu i tutaj zaraz wam pokażę, zobaczcie, bardzo mi się podoba w tym modzie, że odpoczynek za 16 godzin, czyli tak na upartego, jeśli by nas paliwo nie ograniczyło, to ja mogę jechać do późnego wieczora. Oczekiwana pomiędzy tam 13 w piątek, a tu mamy w piątek o pierwszej przyjazd. No gościu, no co za... No to nie ja! No ty... Coś ty chłopiec zrobił. No jedź ty. Tą dacią śmieszną, no bo cię zaraz... RLU, to masz za rejestrację dziwną, no to trudno, jak nie jedziesz, to ja ci pomogę, no myślisz, że ja będę, gdzieś mi drogę tu tarasował, kurde. Ja chcę jechać, zlecenie mam i pod tira cię wepchnę zaraz, patrz. No jedźże, chłopie, bo no to masz pecha i o. Ups, ups, ja też mam pecha. O Jezus Maria, widzowie, ja też mam pecha w tym momencie. I zapomniałem, że mam tą naczepę, którą lepiej nie cofać, bo to nie jest tak łatwo manewrować tą podwójną. Dobra, już jestem grzeczny, widzowie, jadę kulturalnie. No ten dacio musiał we mnie tu wjechać, no. To będziecie mieli shorta i będziecie się ze mnie śmiali. Jedziemy grzecznie już, widzowie. Tutaj prawy pas i jedziemy, kulturka. No, no niestety, no. Za dziukę na za kółko. Nie, no słuchajcie, znaczy mandat?
chyba za kolizję dostałem mandat, już nie pamiętam, ale chyba poszedł mandat za kolizję. Fajnie by było straty nadrobić, więc też muszę jechać tak, żeby wiadomo, nie było kary za uszkodzenia. Najlepiej jakby było doskonale. To bym w ogóle się cieszył. Ale mamy sporą... Ue, to zobaczcie widzowie, teraz tak patrzę, że odpoczynek na sen mamy... Jakby teoretycznie musiałbym pójść spać później niż mam, znaczy wcześniej mam dostawę towaru niż pójście spać. Więc tak na upartego w tym kursie nie musiałbym iść spać. Mógłbym cały czas tylko jechać. Tylko dojedziemy w nocy, więc tutaj pokazuje, że o pierwszej w nocy, więc jakby pod tym kątem. Raczej sen bym sobie, słuchajcie, zaplanował, żeby w nocy nie jechać. Ostatnio nawet jechaliśmy trochę w nocy. Tutaj zwiedzamy Szwecję, Sztokholmu, to będziemy gdzieś tam przez Danię lecieli i... i Niemcy. Nie no, spoko to Iveco, nie powiem. Awaria pojazdu. No niestety, trochę przydzwoniłem, a ono już było uszkodzone, więc co jakiś czas, słuchajcie, będzie mi gasło, ale oczywiście nie jedziemy, widzowie, do serwisu, nie ma takiej opcji, że będę starał się do serwisu na razie Iveco nie dawać, czyli pewnie teraz już bym nim szybkiej podróży nie zrobił. Ale zobaczymy, bo być może jeszcze zrobimy kurs tam, gdzie mamy dostawę. Po prostu z tamtego miasta poszukamy jakiś kurs, nie? Wiecie, my sobie zawsze poradzimy. Nie jest tak, że ono troszkę tam raz na jakiś czas gaśnie. To jest jakby ten procent uszkodzeń. Jeżeli byśmy mieli całe na czerwono, no to już by nie chciał dalej jechać. A że tam dwa razy przydzwoniłem nim, to w miarę delikatnie. Więc... nie ma problemu. Dzisiaj jedziemy szybką po prostu trasę. Staram się też, żeby ten odcinek w godzince się uwinął. Myślę, że nam się uda. Dlatego dzisiaj realizm tak tyle, ile się da, go zastosujemy, ale troszeczkę... Po prostu noga idzie, wiecie, w podłogę. Noga idzie w podłogę. Mam wrażenie, że bez świateł jadę. Aha, bo ja bez świateł jechałem. Ciekawe dlaczego. Same mi światła zgasły, czy ja przez przypadek może jak migacz włączałem? Oj, no i właśnie, teraz patrzę, a... Patrzcie, jest do 110 ograniczenie, jadę 113, a jeszcze mnie tutaj Land Rover wyprzedza. I oni tutaj łamią trochę te przepisy prędkości. Boty, a to mi się podoba akurat. Czy jadę za nim, to on dostanie mandat. Oj, tylko mi tu gościu nie wyjeżdżaj. To mi się podoba, że jest trochę taki realizm, że oni też łamią przepisy. NPC-ty. A że w Szwecji na autostradach jest tylko 110 limitu? Tak słabo, nie, widzowie? Czy nie mówię, żebym 130 chciał lecieć, nie? Tak dzisiaj ta prędkość z tym ładunkiem mi odpowiada, bo wiem, co mamy na pace też. Aha, bo mamy, cały czas zapominam, że mamy podwójną naczepę przegubową. Kurde. Ale było mówione, że to jest szybka trasa. Żeby troszeczkę podreperować kasę, a zresztą kasa idzie, jak widzicie, do góry, bo kolejne jakieś tam wpływy.
wpływy od pracowników mamy, no ale mamy 8 godzinę, a o godzinie 12 w południe pewnie 50 parę tysięcy nam weźmie raty kredytu. No już 50, bo tak by było, tak byśmy mieli 40 tysięcy raty kredytu. A że no wyszedł niefart Stefan, zlecenia nie dostarczyłem, kredytu nie spłaciłem. No i co za tym idzie, mamy jakby jeden kredyt na plecach. Więc troszeczkę, wiecie, była szalona rzecz, którą zrobiłem w tamtym odcinku. No ale też nie przypuszczałem, słuchajcie, wiecie, jakby znam swoje możliwości. Ja jakby nie zakładałem czegoś takiego, że nie dojadę, nie? Raz mi się zdarzyło, że mnie na minusie byłem. A to tylko raz. Ale wiecie, no nie zakładałem, że będzie mnie z Eurotracka wyrzucało. Tu już jechaliśmy tą drogą, bo pamiętam, że podziwialiśmy te ładne łodzie. Więc to nie jest dzisiaj, widzowie, jakaś tutaj... jakaś, nie wiem, odkrywcza ta trasa, bo już pewnie połowę drogi mamy odkryte, no ale trudno, też chodzi o zlecenie, o kasę, którą mamy za zlecenie bardzo fajną, no bo ponad 300 tysięcy. No to dla tych 300 tysięcy sami rozumiecie, widzowie, że możemy niejako... Troszkę zignorować już to, że jechaliśmy tędy. A może ktoś nie widział tego odcinka akurat z was i można też tak się pocieszyć, nie? Tutaj ten odcinek jest ewidentnie na kasę nastawiony, tak żeby nadrobić zaległości. Tego nie ukrywam, widzowie. Jest w 100% na kasę. Gościu. Jak można do 60 na autostradzie zwalniać? Ludzie. O, zatrąbiłem i od razu. Powiem wam, że to Iveco, mimo że oczywiście mówię pierwsze wrażenie, że brzydkie i nadal uważam, że jest brzydkie w środku, jest okropne. Jedynie to ta kierownica jeszcze taka w miarę. Ale powiem wam szczerze, takim jakby dywanem wyłożona, nie? Ta tapicerka taka kijowa. Ale powiem wam szczerze, że nawet się zbiera. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Słuchajcie, tu jakby nie można mówić, ono się nawet zbiera, w sensie jakoś tam jedzie, mimo że też nie ma jakoś dużo koni, nie? Nie pamiętam, tam koło 400 ma, nawet nie pamiętam, ile koni ma to Iveco, jak kupowałem. Ale tak jedzie całkiem, nie? Więc pewnie oddamy jakiemuś pracownikowi. Na flotę jednakowych ciężarówek w jednakowych malowaniach to... Jeszcze przyjdzie czas, widzowie, jeszcze przyjdzie czas na to. Oj, chyba będzie deszcz padać, bo coś tak murzy się, będzie padać, nie ma co. Będzie deszcz. Jak się szaro zrobiło, u nas dzisiaj też jest taka jakaś pogoda, słuchajcie, senna i... No gościu, to czy ty jesteś chłopie normalny? Ja przez ciebie odbijać musiał na lewy pas, znaczy na prawy. Teraz mi jeszcze baran przyspiesza, jak go wyprzedzam. Ach. Na razie, słuchajcie, tankować nie musimy. Szkoda, że tam w tym GPS-ie nie ma też informacji takiej. Ja bym chętnie jeszcze jedną informację zobaczył, na ile kilometrów mi starczy paliwa. To nie jest jakaś, wiecie, informacja, nie wiadomo jak, tajna. Według mnie powinno być to dostępne tutaj w tym całym hubie. Oprócz, wiadomo, dystansu, rzeczy z GPS-em, czy skoro pokazuje mi jakby tachograf, za ile mam iść spać, no tak samo mogłoby pokazywać, ile mam litrów paliwa, czy nawet już tam palicho te litry, ale po prostu na ile kilometrów mi starczy, na jaki mam zasięg na tym paliwie, nie? Chociaż to. Nic więcej bym nie oczekiwał. No zobaczcie, dzisiaj szybciutko nam idzie.
wprawnie. Już mamy 930 km do celu, także dzisiaj nam idzie elegancko. Ja widzowie, dzisiaj idzie elegancko. Jedź chłopie, bo ja tu miniaturkę chcę zrobić. No patrzcie, zatrąbiłem nie. Jeszcze trąbią na mnie, nie? A ja ich chcę puścić. No co za gagatki jedne, no. Dla widza miniaturka, jak zawsze przy jakichś robotach drogowych. Ja nie byłbym sobą, nie? Jakbym jakiegoś nietypowego miejsca na miniaturkę nie znalazł. Nią. Dobra, lecimy, widzowie, nie ma czasu. Ja rzeczywiście wolę, wiadomo, że w kokpicie jeździć, bo z kamerą, bo sami widzicie, jak to się często kończy, kiedy Yuken bawi się kamerą. I no, zazwyczaj to nie jest zbyt korzystne. A skoro, słuchajcie, nadrabiamy finanse i straty, no to... wiecie, jak jest. Więc plan jest taki, żeby ten kredyt jeden spłacić, żeby po prostu tej raty nie było. Za chwilę się też przekonamy, bo będzie południe, to nam pokaże, jaka tam jest ta rata. Boję się, że chyba 56 tysięcy nawet może być. Już jest troszkę sporo. Bo to daje mi presję, że ja no muszę te kursy jednak drogie brać. Natomiast, tak sobie myślę i wam powiem, bo jeżeli byśmy po tym kursie już mieli 400 tysięcy na koncie, a może i jakby pracownicy się postarali, to trochę więcej. To jeszcze jeden odcinek. A, że prosto mam jechać. Kurde, gościu, Mercedesem puść mnie. To teraz tak muszę pomyśleć, słuchajcie, kochani. Bo tak, garaże mam oba na full, to znaczy nie liczę tego garażu w Poznaniu, bo ja go nie chcę jakby ulepszać. Dlatego, że ten garaż sobie trzymam tylko dla siebie i tam będę miał później swoje ciężarówki, nie? Także garaż w Poznaniu jest nie jest w ogóle brany pod uwagę. Po prostu jest, bo jest. No, czyli byśmy musieli, jeżeli byśmy chcieli, wiadomo, rozszerzyć znowu pracowników, flotę i tak dalej, to musielibyśmy kolejny garaż kupić chociaż na 3 miejsca. Na początku tą metodę stosuję, no bo nie będzie, jeszcze za długo by mi zajmowało zbieranie na 5 miejsc. Czyli przypuszczam, moi drodzy, że jeśli zrobimy ten kurs, będziemy mieli, de facto będziemy mieli wtedy ten kredyt do dyspozycji, ale nie będziemy mieli kasy. No to wtedy, jeśli ja bym na następnym kursie również tak 400 tysięcy wyciągnął, łącznie z pracownikami, plus 400 tysięcy moje, to mamy na zakup garażu. Ale trochę może braknąć jeszcze na ciężarówki. No właśnie, moi drodzy. Czyli tutaj taki, bo to są takie momenty, nie, kiedy samo kupowanie ciężarówek i zatrudnianie pracowników nie jest takie problematyczne, jeśli chodzi o inwestycje, co bardziej przychodzi ten moment, co trzeba garaż kupić, nie? Tutaj wiem, że jest takie spowolnienie. No, w sumie jesteśmy jeden odcinek w plecy, tak? No to też jest powód. Więc, moi drodzy, no zobaczymy. Nie chcę planować też wielu rzeczy w przód, bo jak wiecie, tutaj większość rzeczy się tak naprawdę dzieje na spontanie, bo to... Po prostu zaczynam odcinek i podejmuję jakąś tam decyzję, tak? Bo no, wielu rzeczy nie da się tutaj zaplanować. Bo nigdy nie wiemy, nie wiem, jak ta trasa się ułoży, ile dokładnie kasy zarobimy, czy pracownicy. Zobaczcie, tutaj kierowca Arielle nam 38 tysięcy zarobiła. No ale na początku, jak ją zatrudnialiśmy, no to też miała często te straty, tak? Jak widzicie, często pojawia się, że jakiś kierowca na minusie jest, więc tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Kierowców mamy, kochani, już 10. 10 kierowców mamy, także jest to dosyć obiecujące wszystko. W ogóle przy tej prędkości, którą się poruszamy przelotowej, to zobaczcie, z pierwszej dojazd na pierwszą zrobił nam się na po północy.
prawie północ będzie zaraz, także... Biedronka? W Szwecji? Serio? Okej. Czy ja wiem, że Biedronki tam są, tylko one się inaczej nazywają, no bo... Na pewno po polsku się to nie nazywa. Chociaż nie wiem, czy w Szwecji są Biedronki. Biedronka była polska, ale została wykupiona i w sumie nie wiem, czy są w innych krajach Biedronki. Właśnie widzowie, tak z ciekawości. Widzieliście w jakimś innym kraju Biedronkę? No Biedronka nie jest polska, wiadomo, bo ktoś to wykupił, tak? Ale pochodzeniem Biedronka była polska. Ona była polska, więc tu jestem ciekaw. Iveco daje radę, powiem wam. Tak jak jej krytykowałem, no mówię jedynie co, no to takie pierwsze wrażenie, nie, że ono no nie jest zbyt ładne, no bo nie jest, ale tak powiem wam szczerze, że jest tak brzydkie, że nawet mi się podoba, nie, no to jest jakby taka ciekawostka, nie, to Iveco jest, słuchajcie, tak brzydkie, w sensie tak stare, że aż ładne, nie, że oj, no właśnie, widzowie, niewiele brakowało. Także sami rozumiecie, że nie będziemy Iveco oglądali w czasie jazdy. No, ale fuksa miałem, nie? Już bym przydzwonił. Mi się podoba, słuchajcie, to jak jest ta różnorodność. Mówię, na tym etapie, w tym levelowaniu... O, spłacono? 53, no to wiele się nie pomyliłem. Obstawiałem, że może tyle być. Ogólnie jeśli chodzi o nowe Iveco, ja nawet nie mówię, że ono jest brzydkie czy coś. To nie jest, że mi się Iveco nowe nie podoba, bo jest nawet i spoko. Jedyne mam ale, co do Iveco, że najtańsze kupisz chyba za 800 tysięcy i jest spora rozbieżność pomiędzy, powiedzmy, Iveco a innymi ciężarówkami. Tam musiałbym to porównać oczywiście, bo może być tak, że ma i większy zbiornik i większe konie. To dopiero, bo wiadomo, że kupisz tańsze Volvo, rozbudujesz, to też cię tyle może wynieść. No ale nie zmienia faktu, że na początku, jak nie masz tej kasy, no to nie, ja na przykład teraz w życiu bym, słuchajcie, nie myślał nawet o tym, żeby nową ciężarówkę sobie kupić za powyżej 500 tysięcy. Od razu wam mówię, jeszcze to nie jest ten etap. Gdzie za 800 czy za 900, to na razie nie wchodzi w grę. I zawsze mówiłem, że to jest głupota, jeżeli właśnie ludzie biorą kredyt na własną ciężarówkę, aczkolwiek z tą małą taką gwiazdeczką, żebym nie był tutaj źle zrozumiany przez skracanie myśli. Samo wzięcie kredytu, ja bym musiał taki też odcinek na tym nagrać, żeby to wyjaśnić. A teraz skrócę to najbardziej jak się da. Samo wzięcie kredytu. Na przykład bierzesz ten kredyt najdroższy, tak? Milion coś. Masz ratę za to 20, bodajże pamiętam, 5 albo 6 tysięcy. No to jeśli masz bardzo niski level i za zlecenie tyle dostaniesz, to się nie opłaca. Tak, na samym początku. Czekajcie, żebym gdzieś nie wjechał źle. Już dobra, muszę się zatrzymać. Tam widzę, że tirowiec jedzie niestety. Kurde, się wkopałem. No trudno. No i właśnie, i na początku, kiedy nie masz tego długodystansowca, spoko. To się nie opłaca kompletnie. Ale jak już tam masz ten trzeci czy czwarty poziom długodystansowca i ci się pojawiają zlecenia, nie wiem, załóżmy. No podam ci przykład. Masz zlecenia za 50 tysięcy już dostępne. No to jakby zapłacenie raty w wysokości nawet... 26 tysięcy, czyli połowy zlecenia, jest spoko, nie? I to jest spoko, tylko... No, otwórz mi ten szlaban. I to jest spoko, tylko pytanie, czy ty na początku potrzebujesz nową ciężarówkę
jak widzisz, ja cały czas jeżdżę używanymi i jakoś jest, jakoś nie narzekam. Raczej oczywiście już na tym etapie będę starał się jeździć swoimi ciężarówkami. Ale to też z takiego powodu, że jesteśmy na tym etapie, że po prostu za zlecenie dostajemy namacalnie większe pieniądze niż za szybkie zlecenie. Na początku, kiedy ty nie masz rozwiniętego tego długodystansowca, no to tak naprawdę to nie ma, drogi widzu, znaczenia, czy ty pojedziesz swoją ciężarówką, czy pojedziesz na szybkim zleceniu, no bo jeśli te 2-3 tysiące miałbyś dostać więcej za zlecenie, no to tak średnio się opłaca, nie? To dopiero opłaca się zmienić, tak jak ja, widzicie, że zmieniłem i namacalnie to jest odczuwalne, tak? Widzimy zmianę, że zlecenia, na szybkich zleceniach mam tam za na przykład 220 tysięcy najdroższe, w większości po około 200, a na własnej ciężarówce mam na przykład zlecenie za, no to nie pamiętam za ile, 300 coś. Za to zlecenie jest 300 coś. No gościu, tam oni jeżdżą jak takie pijaki. No, do Danii wjechaliśmy i od razu 130. Tyle to nie pojedziemy z tą przyczepą raczej. Trzymaj się lewej strony. Dobrze, Iwoneczko, będę się trzymał lewej strony. Dziękuję za informację. O, Scarlett coś zarobiła? I poziom, ale ładnie dzisiaj w tym odcinku, słuchajcie, bardzo mi się, widzowie, to podoba, że w tym odcinku praktycznie chyba każdy kierowca, poza tą Helgą nieszczęsną, ale chyba póki co każdy kierowca osiągnął nowy poziom. Jak jedziemy do Niemiec, to Helge do Niemiec. Helga mi się kojarzy z takim rasowo niemieckim imieniem, tylko, nie? Tylko Helga, taka Helga. Nie będę mówił tego słowa, z jakim mi się kojarzy z 39 rokiem, to możecie się tylko domyślić. Taki pan Chy był, wąsaty. Z nim mi się Helga kojarzy. A nie pytajcie mnie dlaczego. Trzymaj się prawej strony. Więc najchętniej to do Niemiec byśmy mogli tą Helgę zostawić i niech sobie tam jeździ u kogoś innego, a nam da spokój, skoro ona nie potrafi dla nas robić zleceń. Bo ta Helga nie potrafi, ona cały czas na minusy. Coś tam zarobi, pochwalę ją, to za chwilę dwa razy pod rząd na minus. Już mówię, trzeci raz mi zrobisz minus, to cię kobito zwolnię. To ona robi 20 tysięcy na plus. Mówię, o fajnie, podoba mi się, rób tak dalej. No to znowu zrobię, robi minus. Bawi się, słuchajcie, Helga ze mną w kotka i myszkę. Także nie lubię takich zabaw, muszę pomyśleć, czy ją będę chciał w ogóle jeszcze trzymać tutaj w firmie. No, dzisiaj się z odcinkiem myślę, że w miarę czasowo uwiniemy, widzowie. Kto tu 90 postawił? Halo! Przechwaliłem tą 130 i komuś się nudziło. Dobra, przyspieszamy, tak? Nie, znowu 90. No co za ludzie. Nie mam czasu 90 jechać. Ja tu podwójną przyczepę wiozę, w sumie nie wiem, co mam na tej... Wiecie, że najlepsze, że ja biorę zlecenie, jestem w połowie drogi i nigdy nie pamiętam, co wiozę. No chyba, że jest to tak namacalnie widoczne, typu, że jest jakiś, nie wiem, żuraw, nie? To wtedy wiem, że wiozę żurawia, ale tak na przykład teraz ja nie pamiętam, co ja wiozę. Ryby to chyba ostatnio wieźliśmy, tam w którymś odcinku. Nie mam pojęcia, widzowie, co my wieziemy. To jest najlepsze, nie? Że nie mam zielonego pojęcia. Na pewno nie jest to sprzęt medyczny, bo jechaliśmy właśnie ostatnio ze sprzętem medycznym i ja staram się jakby też nie duplikować w odcinkach tych tras. No dalej, zmieńcie tę prędkość, bo... Na życzenie, 110. No dziękuję bardzo, no i to mi się podoba. Panie strażaku, niech panu drabina nie spadnie, bo ona jakoś tak wygląda, jakby miała spaść zaraz. Tak leży jakoś ta drabina dziwnie.
Iveco, już znowu prędkość przekraczam. Ludzie, to Iveco idzie jak głupie, jak szalone. Miota nim jak szatan. Nie no, lepiej niech nie miota. Tam co, do góry statek płynie? Nie, to chyba samolot, widzowie, jednak może... Nie no, statek, jak to? Zgłupiałem. To my pod wodą teraz przejeżdżamy? Jakiś kanał nad nami jest chyba, skoro statek tam płynął. Albo coś źle zobaczyłem. Ja bym raczej obstawiał, widzowie, że to był jakiś samolot, ale to wyglądało na statek. Bo że takie na lotniskach są takie tunele, nie? Pod lotniskiem, to wiem. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. A, bo my na statek. No. My na prom. Nawet nie wiedziałem. Ale wydawało mi się, że Dania jest połączona, znaczy takimi... Zjedź z ronda. Mostami jakimiś. No dobra, no widocznie nie jest. Którędy ja tu mam wjechać teraz? Na wprost chyba, co? A na wprost, widzowie, jest tu jakiś szlaban? Nie widzę szlabanu. Tam jest chyba w ogóle droga. Chyba źle zjechałem. Dobra. No gdzie 20 na godzinę, ludzie? Ten prom szybciej płynie, niż ja jadę. Obliczanie nowej trasy. Z tego, co pamiętam, to gdzieś do Niemiec mamy kurs. No ale tu na szczęście nie mamy zbyt dużego wyboru, więc... wsiadamy. Szukanie nowej trasy. No, widzowie, fajne zleconko, na szybko. Znajdziemy inną trasę. A tam jestem zadowolony. Szybkie zleconko, słuchajcie. Ile nam zostało? 490 km. Niemiec. Ale tędy już chyba też jechaliśmy. Dobra, to już tam nie ma co wnikać. No wiecie, no... Powiem wam tak, no patrząc widzowi obiektywnie... Nie, bądźmy obiektywni. W momencie, kiedy... No już mamy... ponad 20 odcinek, tak, grubo ponad, no to ciężko jest już, żeby nam się, powiedzmy, ładunki czy trasy gdzieś nie duplikowały, tak jak jeszcze trasę da się wybrać, która jest nowa. Wczoraj próbowałem się, akurat to źle skończyło, no ale będę nadal próbował, nie poddam się. Tak, ładunki zaczną nam się troszkę na pewno duplikować, aczkolwiek, od razu wam mówię, ja nadal uważam, że będę starał się dobierać trasy, którymi no, nie jechaliśmy. No, raz na jakiś czas, na początku, jeszcze przez parę odcinków się pewnie będą powtarzały. No i będę starał się dobierać ładunki, których nie wieźliśmy. Czy to się uda? No, wierzę, że tak. Widzowie, wierzę, że tak. A działa muzyka, nie myślałem, co tak cicho. Ja wierzę, że tak, no bo ładunków jeszcze tam mamy parę rodzajów, prawda? Za niedługo nam no, te ADR-y chce awansować, więc będziemy też jakieś przeróżne ciecze mogli wozić. Więc spoczko. Dużo możliwości przed nami, jeszcze nie uważam, żeby nie dało się robić takich niepowtarzalnych kursów, tym bardziej, że jeśli chodzi o trasy poszczególne, no to też trochę będzie tych tras jeszcze do zrobienia, bo tak naprawdę do Wielkiej Brytanii to może raz jechaliśmy i to gdzieś tam na obrzeża, czyli Wielka Brytania nie, z drugiej strony nie jechaliśmy za bardzo, no raz jechaliśmy właśnie do Hiszpanii, do Portugalii, ale no Hiszpania mocno jest nieodkryta, Portugalia, Francja jako taka,
oczywiście ten cały West Balkans, tam później Grecja. No tam kursów, z tego co pamiętam, stricte nie robiliśmy, więc możliwe, że nie będę patrzył tylko na... Chociaż chciałbym, nawet chyba do Turcji nie robiliśmy kursu. Nie chcę was skłamać, bo ja bym chciał wziąć taki długi kurs na przykład. Czekajcie, jak robiliśmy ten kurs, co był taki długi, to on był chyba z Hiszpanii do gdzieś tam... to na drugim koncie wtedy, nie? Nie na tym koncie. Właśnie nie pamiętam. Musiałbym zobaczyć, jakie wtedy by były kursy, bo może jakiś długi kurs by się dało znaleźć, nie wiem, z Turcji do Portugalii. Jak już oczywiście bym odblokował ten długodystansowiec na maksa. Na razie nie planuję, bo mówię, bardziej wolę zobaczyć ADR-y i... Trzymaj się lewej strony. I sprawdzić, jak te ładunki się na ADR-ach opłacają. Bo wydaje mi się, że jakieś paliwo, jakieś tam ciecze, to też są dobrze opłacalne. Mówię, tu niepotrzebnie awansowałem tę dostawę na czas, bo tak naprawdę dwa oczka ADR-a już mógłbym mieć. Ale ja to robię tak wszystko, widzicie, na luzie i pokazując wam ewentualne błędy, jakie można popełnić. Bo widzieliście na poprzednim koncie, no to było mega szybko rozwijalne, bo na długodystansowiec od razu na maksa. Tam ładunek o wysokiej wartości, czy tam delikatny, i to mega rozwinięte było, nie? No ale to spokojnie, to wiecie. Tutaj mamy zlecenie, słuchajcie, za ponad 300 tysięcy, to uważam, że to jest taki maks, jaki już powinno być. Już nie powinno według mnie być droższych zleceń, a niestety, jakbyśmy jeszcze wzięli swoją naczepę i tam coś awansowali, to ryzyko jest takie, że potrafią być zlecenia nawet za 500 tysięcy, co już jest... Trzymaj się na listę. Ja uważam, że te 300, nawet tak obiektywnie patrząc, bardziej pod realistyczną ekonomię, taki długi, taka długa trasa, powiedzmy taka średnio długa, taka średnio długa trasa, czyli 2000 km załóżmy, tak około, nie? Mogłaby te 100 tysięcy być płatna, nie więcej. Z kolei taka trasa już, nie wiem, po 4000 km mogłaby być śmiało wtedy płatna te 200 tysięcy. I to by było spoko, nie? Ludzie, 4 pasy, kto tu postawił 80 w Niemczech? Przecież w Niemczech nie ma ograniczeń prędkości na autobanie. Dobra, nie dostaliśmy mandatu na szczęście. A tu policjanty, o kurde. Także myślę, że spoko. Dobra, wiecie co, widzowie, bo teraz tak się zastanawiam. Mamy 300 km do celu, paliwa jeszcze mamy pół baku, więc to nie ma problemu. Niby na 22 mamy dostawę. Ja się mogę zawsze przekimać, żeby w nocy nie jechać po kursie. Nie wiem, czy chce mi się po prostu zatrzymywać. Tankować nie musimy, jak widzicie. To jest pół zbiornika paliwa, a to myślę, że spokojnie na te 300 km nam wystarczy. Trzymaj się na miejscu. Może sobie po prostu depniemy i już się nie będziemy nigdzie zatrzymywali i sobie... Wolna Saksonia, to już tu ujechaliśmy chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje, że na żółto jest to. Co ja myślę, widzowie, że to nie ma sensu, wiecie. Tu chyba zjedziemy w prawo. Nie ma sensu chyba iść spać, tym bardziej, ale to też wiemy na 100% dzięki tej informacji w tym naszym tutaj, że tak naprawdę za 6 godzin powinienem iść spać, a kurs mam jeszcze jazdy 4 godziny, no to dzięki temu wiemy, że 2 godziny mamy zapasu. Ze spaniem, gościu, tym merolem, chłopie, co ty robisz? Teraz będzie mi gnojek przyspieszał, jak go wyprzedzam, no patrzcie. To za ludzie. Wjadę tu, to zacznie mi hamować na bank. Trzymaj się lewej strony. No, także mamy tak mało, słuchajcie, 280 km, przy tej prędkości nam to tak szybko schodzi, że
Poza tym mamy którą? Teraz 17 dopiero godzinę, na 22 dostawa, czyli dopiero się zacznie robić ciemno. Więc ja nie widzę sensu kłaść się spać tutaj w tym kursie konkretnym. Raczej bym, moi drodzy, to spanie sobie zachował na... robić spanie po prostu po skończonym kursie, nie? I wtedy następny kurs zaczynamy od rana. Napiszę oczywiście grę. Dostarczymy dostawę, zrobimy spanie, będzie wtedy ranek i na następnym odcinku od rana pięknie polecimy z jakimś też fajnym kursem. Też od razu wam mówię, że chciałbym taki kursik, żeby po pierwsze w godzinę się uwinąć z odcinkiem, tak plus minus. Zresztą teraz troszeczkę dłużej te odcinki wychodzą, o te parę minut, bo zawsze są sprawy techniczne na początku, które są związane z levelowaniem konta i nie da się tego, moi drodzy, obejść. No i w następnym odcinku na pewno nie będziemy zatrudniali pracownika, bo nie mamy aż takich środków. No właśnie, szczególnie, że tutaj Scarlett mi minus zrobiła. Niewiele, ale jednak minus. Także w następnym odcinku na pewno nie będziemy zatrudniali pracownika, bo nie mamy gdzie, garażu nie kupimy, bo jeszcze tyle kasy nie uzbieramy. Chociażby, jak mówiłem, zobaczcie, powyżej 400 tysięcy na koncie będziemy mieli tej kasy, także super. Będzie 400 tysięcy na koncie, także spłacimy kredyt, ale to w tym odcinku. I zobaczcie, tak ładnie mi się jedzie, że ja tu nie widzę najmniejszego, słuchajcie, sensu się zatrzymywać. Ja już mamy dostawę na 21.42. Tyle zeszliśmy z czasu. 200 km już niecałe prawie. Znaczy no już 214, ale 200 km do celu. Także mega szybka trasa dzisiaj. Helikopter mi powiedział, zwolnij, bo dostaniesz mandat. Zwolnij, bo tam stoją. Zdziwiłbym się, ale to się przekonamy, moi drodzy, już za chwilę tak naprawdę. Taką dłuższą chwilę, no bo to nie parę sekund, ale zdziwiłbym się bardzo mocno, gdybyśmy wbili kolejny level. No tu bym, tak jak mówię, wtedy ADR-a na pewno jakiegoś odblokował. Długodystansowca zostawiłbym raczej takiego. Aczkolwiek też myślę, żeby w miarę szybko tego długodystansowca sobie dodać. Już na full. Po to, żeby... Między innymi po to, moi drodzy, żeby mieć jakieś tam zlecenia. Tego tu mamy 1100 km, patrzymy. Tak będą 1400, jeśli dobrze pamiętam, albo 1450, nie pamiętam, musiałbym zobaczyć. I wtedy byśmy patrzyli, że albo jedziemy na powyżej 1100, albo minimalnie powyżej 1400. I to by wtedy też nam dawało więcej expa, więcej kasy. Ale teraz naprawdę tego nie pamiętam. Więc nie ma co gdybać. No, wtedy tak 1400 to jest jeszcze taka trasa spoko, myślę, na odcinek do zrobienia. O, przychód. 7000 na plusie. No widzicie? O, Helga, w końcu widzicie? Przed chwilą, słuchajcie, marudziliśmy na Helgę, że ją do Niemiec wywieziemy i zostawimy w Niemczech, a tu Helga, cyk, 7000. To teraz zarobiła siódemkę. To żebym był z niej zadowolony, to teraz zrobić dwa minusy. Jak mi Helga zrobisz dwa minusy, to cię naprawdę w Niemczech zostawię. Żebyś mogła Helga awansować. Musimy zobaczyć, jak tam awansowali ci nasi pracownicy, bo no bardzo mi się podoba, że tak awansowali fajnie. Dzisiaj bardzo fajnie awansowali. Jak widzicie, no jak trochę depnę, jadę tak żwawo, no to ten odcinek jest też krótszy. Ja nie czuję się, słuchajcie, wtedy taki zmulony, bo jakbym tak jechał 90, miał do was mówić, to ja bym tak przymulał, a teraz się czuję też bardziej żywy, że tak powiem, jak tak jadę konkretnie i żywo. Zobaczcie, dojazd mamy już na 21, także idealnie. Po odcinku, nie, bo zrobię to na odcinku, ale po kursie zrobimy sobie Kimano na następny, albo zostawimy na następny odcinek. Żebym mógł taką decyzję w następnym odcinku podjąć, czy zaczynamy od kimania, czy nie.
zobaczymy, widzowie. 90 km do celu. Że pięknie. Coś muzyka dzisiaj. Nie wiem, to Iveco ma taki głośny silnik? No, nie zmieniałem nic z głośnością, a praktycznie muzyki nie słychać. A dobra, wy też mówiliście, że ta muzyczka jest bardziej wyciszona, to spoko, że fajnie, że silnik słychać, fajnie, że mnie słychać. Gdzieś tam był jakiś jeden odcinek, co mi coś tam się popsuło i było tylko mnie słychać. U Rotraka w ogóle. Teraz od tego odcinka sprawdzam, widzowie, sprawdzam. Dokładnie sprawdzam, także nie bójcie żaby. No, 60 km i już jesteśmy zaraz. Nie no, widzowie, no raczej już zwalniamy konkretnie, no, nie mógłbym niczego wywinąć na koniec odcinka, bo zjedź w prawo. 45 km przed... Skręć w prawo. 45 km przed dojazdem to troszkę byłby wstyd, szczególnie, że jedziemy z podwójną przyczepą. Jakbym cokolwiek wywinął, to ja nie byłbym w stanie już wymanewrować. Tą przyczepą to się nie da cofać. Znaczy da się, bo ja wiem, że na pewno ktoś tym jeździ i potrafi. Natomiast ja nie potrafię. Mówię wam szczerze, nie umiem, nie? A weźmiemy może sobie nie wiem, czy za to parkowanie na wprost jest 40 expa, czy tylko 10. Zaraz się dowiemy. Zjedź w prawo. Naprawdę wątpię, widzowie, żebyśmy za tak krótki kurs dostali te 2000 expa, żeby wbić. Wlatujemy na pełnej. Oj! No to wleciałem na pełnej. To wleciałem na pełnej. Tylko nie tam, gdzie trzeba. 19% słuchajcie, uszkodzeń ciężarówki, no. Jeszcze jedną trasę będę próbował tym Iveco zrobić, później najwyżej się albo naprawi, zobaczymy. Da pracownikowi, natomiast będę musiał tutaj, widzę Dortmund, aha, do Dortmundu jechaliśmy, więc moi drodzy z Dortmundu będę musiał brać następne zlecenie, żeby po prostu nie, bo pewnie nam nie przejdzie żadna szybka podróż przez te uszkodzenia. Jak widzicie, chyba raz tylko mi zgasł ten Iveco, także spoczko. Także nie ma. To no właśnie, mógłbym jeszcze poodkrywać jakieś teraz znaki zapytania, żeby lepsi pracownicy byli. Jest i Dortmund odkryty, dobrze. Już się widać. Do skrętu w prawo. 20, 21, już widać, że się tak szarawo robi. O, agencja pracy po lewej, odkryta, cyk. No, dalej komunikat. O, odkryłeś agencję pracy. Skręć w prawo. Pięknie, widzowie, pięknie. Już tam dealera ciężarówek nie będziemy odkrywali, bo nam nie zależy. I pierwszy taki odcinek od dłuższego czasu, gdzie nawet nie robiłem żadnej pauzy na sen. Bo nie liczę tych odcinków na początku, oczywiście, jak nie wiadomo, że nie robiłem pauzy na sen, jak nie musiałem, jak nie mieliśmy kierowców. Jak mamy kierowców, to ja bardziej staram się sypiać i nie jeździć w nocy, żeby, wiadomo, też były zarobki. Tylko też podkreślę, żeby potem nie było, że może powiedziałem, że sen wpływa na zarobki. Nie, to nie mam tego na myśli, bo to nie ma znaczenia, czy ty będziesz cały czas jeździć, czy będziesz cały czas spać. Zawsze te zarobki będą takie same. U mnie ze snem chodzi tylko i wyłącznie o to, że oczywiście, kiedy ja tutaj przesypiam, żeby w nocy nie jeździć, to w tym czasie pracownicy zarabiają. U mnie, o, tam za 20 to mi się nie chce, to ja pierdzielę. Dobra robota, czyli jednak nie jest doskonała z jakichś względów. A, za uszkodzenia 16 tysięcy i 100 expa, czyli widzowie... O,
i to jakbyśmy te 100 expa nie stracili, to prawie byśmy mieli... Nie, to jeszcze by nam zabrakło i tak. Zobaczcie, jak nam niewiele expa zabrakło do nowego levelu. Także w następnym odcinku ten level wbijemy. Ale to kredytu jeszcze chyba nie spłacimy, tak? Tutaj się nie da. Ale wiecie co, możemy... To nie ma znaczenia, który... Słuchajcie, bo raty są takie same, więc możemy spłacić ten mniejszy, który jest trochę spłacony. O, widzicie? Elegancko, kredyt spłacony. Spać nie będę teraz, to w następnym odcinku już zrobimy sobie kimono. No to tyle, moi drodzy. Dziękuję wam za oglądanie. Będzie mi, drogi, kochany, wspaniały, cudowny widzu, bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem. Raz, że to mnie motywuje, a poza tym fajnie, że chcecie taką serię i takie odcinki oglądać. Jesteś super, uśmiechnij się. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!